What news of Apostle John? What is the news from the great beyond? What have you seen in the heavenly realm? Did it reassure or did it overwhelm? Dziś rano będziemy omawiać zmiany w duchowym krajobrazie Stanów Zjednoczonych i zachodniego świata. Macie tego świadomość, ale podam przykład. Byłem kilka dni temu w lokalnej księgarni posiadającej wielki dział czasopism i był tam dział pod tytułem Duchowość. Mówił o tym wielki napis. Policzyłem czasopisma i było tam 34 artykuły New Age i 9 chrześcijańskich. To pokazuje, czemu się dzisiaj przyglądamy. W tej samej księgarni było 40 półek poświęconych inspiracji chrześcijańskiej i 37 półek na temat duchowości New Age. W galerii handlowej propozycje były prawie identyczne. Ktoś mnie prosił o wyjaśnienie tematu moich dwóch książek i czym się różnią. Pierwsza nosi tytuł Wielu przyjdzie w moim imieniu i mówi ogólnie o ruchu New Age w świeckim społeczeństwie w obszarach edukacji, biznesu, psychologii, doradztwa, zdrowia, religii itd. Druga nosi tytuł Czas odstępstwa i traktuje o wpływie duchowości New Age na chrześcijaństwo, a szczególnie na chrześcijaństwo ewangeliczne. Zajmiemy się tym teraz i zobaczymy, jak się zmienił duchowy krajobraz Ameryki i dlaczego się zmienił. Podstawowa teza tego wykładu brzmi następująco. Mistyczny, okultystyczny ruch New Age radykalnie zmienił, z naciskiem na radykalnie zmienił duchowy krajobraz zachodniego świata. Społeczeństwo zostało skłonione do przyjęcia fałszywej duchowości, która odrzuca Boga Biblii i Ewangelię zbawienia przez Jezusa Chrystusa. To jest podstawa i temu się przyjrzymy. Tu leży problem. Mamy jedną duchowość, która zastępuje drugą. A duchowość zastępowana jest podstawą naszej relacji z Bogiem przez Ewangelię zbawienia w Jezusie Chrystusie. Aby to zrozumieć, i to jest jedno z moich największych wyzwań, ludzie niebędący mistykami mają poważne problemy ze zrozumieniem mistycyzmu, bo mistycyzm dotyczy tego, co ponadnaturalne. Osoby niebędące mistykami działają w normalnym stanie świadomości, przy obiektywnym rozumowaniu i ideach. Natomiast mistycy działają w doświadczeniu subiektywnym i odmiennych stanach świadomości, stosując pewne techniki, żeby skontaktować się z ponadnaturalną siłą lub mocą. Dziś rano usłyszycie rzeczy egzotyczne, jeśli operujecie w normalnym stanie świadomości. Na przykład, co byście pomyśleli, gdybym wam powiedział, że pchły na łóżku okazują się być Bogiem? Jak w to można uwierzyć? Jak pchły mogą być Bogiem? Ale jeśli ktoś jest mistykiem i jakaś ponadnaturalna siła zawładnie waszym umysłem, stwarzając wrażenie, że pchły stają się Bogiem, to zupełnie inna sprawa, ponieważ doświadczacie, że tak się dzieje. Dla tych, którzy zapisują, nikt nie uwierzy w Boga mistyków, dopóki nie poczuje, że On jest. Prawda? Nikt nie uwierzy w ich Boga, dopóki nie poczuje, że On jest. To właśnie omawiamy. Mistycyzm jest bezpośrednim doświadczeniem tego, co ponadnaturalne. Nie wiara w jakąś ideę czy doktrynę, jak Świadkowie Jehowy czy Mormoni, którzy próbują przykuć wasz intelekt i przekonać, że odkryli prawdziwą Ewangelię, że Jezus jest aniołem, apelują do intelektu, przekonując na podstawie faktów. W mistycyzmie jest inaczej. Ilu z was słyszało termin okultyzm? Pewnie myślicie, że to się wiąże z ludźmi ubranymi na czarno, z odwróconymi krzyżami, oddającymi chwałę szatanowi, albo coś w tym rodzaju. Okultyzm jest o wiele bardziej idealistyczny i pociąga wielu ludzi.
Oto powód. Okultyzm definiuje się jako naukę mistycznej ewolucji. Jest to zaangażowanie w ukryte, czyli okultystyczne, zdolności człowieka w celu badania ukrytej rzeczywistości w naturze. Słowo okultyzm pochodzi od łacińskiego occultus, co znaczy ukryty lub trzymany w tajemnicy. Ukryty lub trzymany w tajemnicy. Istnieją dwa aspekty sprawy. Po pierwsze, istnieje ukryta rzeczywistość, której nie postrzegamy pięcioma zmysłami. Zatem musimy rozwinąć tajemne zdolności, by móc wejść w ten ukryty świat. Takie jest pochodzenie słowa okultyzm. Ukryty lub trzymany w tajemnicy. Robi się to tak. Ilu z was, czytając magazyny o zdrowiu lub gazety, widziało taki obrazek? Całkiem sporo. Poszedłem do mojego banku na zachodnim wybrzeżu, a tam na ścianie wisi jakiś plakat reklamowy z medytującym mężczyzną. Nie spodziewalibyście się medytacji w banku, prawda? Tymczasem mamy tutaj fundament nowej duchowości zmieniającej duchowy krajobraz. Do owej niewidzialnej, ponadnaturalnej rzeczywistości wchodzi się praktykując medytację. Medytacja jest bramą między światami, ścieżką między wymiarami. Medytacja jest kluczem, niezbędnym kluczem do wyższych stanów świadomości. Nie można wyznawać New Age bez medytacji, która jest podstawą mistycyzmu. To, co oni rozumieją przez medytację, nie jest myśleniem o czymkolwiek. Zanim się zorientowałem, co to jest medytacja, myślałem, że chodzi o rozmyślanie. Wszyscy to robią. Rozmyślanie jest elementem człowieczeństwa. Potem okazało się, że medytacja to nie rozmyślanie, tylko wyłączenie procesu myślowego. Wyłączenie umysłu różnymi metodami jak mantra. Kto z was słyszał to określenie? Mantra to dwa słowa, znaczy uwolnienie od myśli. Robi się to przez powtarzanie jakiegoś wyrazu albo zdania w kółko, koncentracji na nim, aż do stanu, w którym w umyśle ustaje proces myślowy. A mantra pełni rolę tamy na rzece. Zatrzymuje przepływ myśli, jak wodę, która przestaje płynąć i staje się jeziorem. Nazywają to ciszą. W tej ciszy słychać rzekomo tak zwaną wyższą jaźń lub duchowych przewodników. Wyższa jaźń jest boskim ja. Podstawowa formacja polega na medytacji, opróżnieniu umysłu, duchowych przeżyciach, spotykaniu duchowych przewodników, bytów podających się za wyższe ja i prowadzących człowieka. Przejmują nad wami kontrolę i od tej chwili jesteście prowadzeni przez duchowych przewodników. Uważam, że ci duchowi przewodnicy to duchy nazywane w Biblii wieszczymi. To sprawia, że ten duch jest tak znaczący i niebezpieczny. Ludzie powierzają się czemuś, co trzecia księga Mojżeszowa 19:31 nazywa duchami wieszczymi. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to niemożliwe. Jak ludzie mogą na to pozwolić? Ale właśnie mówimy dziś rano o tym, jak to się stało. Oto Deepak Chopra z lewej, jest jednym z głównych promotorów duchowości New Age i budzenia wyższej jaźni. Przy okazji, kto z was słyszał to określenie z ust zwykłych ludzi w codziennym życiu? To jest Bóg wyznawców New Age. Mówimy o nim w kontekście mistycyzmu. Nie chodzi o część naszego jestestwa czyniącą szlachetne rzeczy, jak pomoc ludziom w ich problemach. Chodzi o mistyczną percepcję własnej wewnętrznej boskości, z którą człowiek się porozumiewa. Niektórzy pomyślą, że to po prostu głupota, a ludzie wyobrażają sobie jakąś wyższą jaźń podczas medytacji, przeżywają coś, co jest tylko ich wymysłem. Oto dlaczego uważam, że chodzi o duchy wieszcze. Otóż te przeżycia są jednakowe, a to świadczy o zaangażowaniu kogoś z zewnątrz. Niezależnie od kultury, religii i rasy, doświadczenie mistyczne przebiega według powtarzalnego wzorca. Zasadnicze doświadczenia często niczym się nie różnią.
Czyli gospodyni domowa w Moin i hinduski guru w Himalajach przeżywają to samo. A to znaczy, że ich doświadczenia pochodzą z jednej rzeczywistości. W jaki sposób stało się to tak popularne? To będzie dla wielu z Was interesujące. Jeszcze w roku 1965 duchowość New Age prawie nie istniała. Była, lecz dotyczyła niewielkiej części społeczeństwa. Garstka ludzi medytowała. Prawdopodobnie około 50 tysięcy. Ale duchowość New Age nie była elementem amerykańskiej kultury. Pod koniec lat 60. zaczęło się to zmieniać, gdy powstał tak zwany ruch hipisowski. Ruch hipisowski, czy ruch hipisów, to określenie slangowe. Oni sami tak siebie nie nazywali, tylko nie hipisi nazywali ich hipisami. Było to określenie negatywne. Wiecie, Beatlesi, Bob Dylan, LSD, marihuana. Nastąpiła zmiana. W latach 64-67 chłopcy zaczęli zapuszczać włosy, ludzie zaczęli zażywać narkotyki, muzyka się zmieniła na psychodeliczną i to wszystko zaczęto nazywać subkulturą hipisów. W roku 1969 zorganizowano festiwal muzyczny Woodstock. Słyszeliście o festiwalu Woodstock. Po nim ludzie tego pokroju zaczęli sami siebie nazywać narodem z Woodstock. Może o tym nie wiecie, ale głównym mówcą, który rozpoczął cały festiwal, był Swami Satchidananda. Gentleman na ekranie z długą białą brodą. Był hinduskim guru, czyli Swami. Na festiwalu było 300 tysięcy ludzi, a on otwierając festiwal skarcił ich za zażywanie narkotyków, szczególnie LSD, i powiedział, że zamiast tego powinni medytować. Wypożyczcie film o Woodstock, to zobaczycie tam jakieś 5 minut poświęcone właśnie temu. On ich prowadzi, 300 tysięcy młodych ludzi, w powtarzaniu hinduskiej mantry OM. Wszystkich, wiecie? I to nie dziwi, bo podtytuł festiwalu Woodstock brzmiał Kiermasz Wodnika. I to był oficjalny podtytuł. Kiermasz Wodnika. Oczywiście wodnik pochodził od ery wodnika. To jest właśnie nowa era. Nadchodząca era wodnika. Przechodzimy z ery ryb do ery wodnika, w której każdy będzie w kontakcie ze swoją wyższą jaźnią. To jest duchowy motyw ery wodnika. Ludzkość uświadomi sobie w pełni swoją boskość przez medytację. Widzicie tło, na którym stoi Swami? Symbole z tyłu reprezentują wszystkie religie świata. Islam, judaizm, hinduizm. Każdy z nich oznacza jakąś religię, a jego celem było zjednoczenie wszystkich religii świata wokół medytacji. Między innymi z tego był znany Swami Satchidananda. Zjednoczenia religii światowych na poziomie mistycznym. Tak ruszyła śnieżna kula i w latach 70. stała się popularna medytacja transcendentalna. Kto pamięta, kim był Merv Griffin? Gościem jego programu był Maharishi Mahesh Yogi. Widzimy go na okładce magazynu Time. A oprócz niego Burt Reynolds i Clint Eastwood, którzy obaj wyznali, że medytują. Sam Merv Griffin powiedział, że również medytuje. Pomyślałem wtedy, to może być niezłe. Byłem wtedy chrześcijaninem, a Maharishi twierdził, że gdy wiele osób naraz medytuje w danym mieście, to spada przestępczość. Pokazano go na okładce Time'a i w latach 70. milion Amerykanów zapisało się na medytację transcendentalną. I to przyczyniło się do rozpowszechnienia ideologii New Age. Z tego powodu wszyscy oni mieli doświadczenia mistyczne.
A w roku 1980 wyszła książka pod tytułem Konspiracja wodnika, napisana przez panią Marilyn Ferguson. Marilyn Ferguson była zwykłym człowiekiem cierpiącym na migrenowe bóle głowy. I brat powiedział, że powinna się zapisać na kurs medytacji transcendentalnej, żeby się ich pozbyć. Zapisała się i nie wiem, czy bóle jej przeszły, ale weszła w kontakt ze swoją wyższą jaźnią poprzez medytację i zaczęła badać trendy społeczne, odkrywając, że setki tysięcy ludzi medytują z podobnym skutkiem jak ona, co spowodowało zmiany tam, gdzie wywierali wpływ, w edukacji, zdrowiu i tak dalej. Nazwała ich działania konspiracją wodnika i powiedziała: wymyśliłam termin konspiracja wodnika, żeby opisać sieć ludzi pragnących transformacji społecznej, która wynika z osobistej przemiany wewnętrznej. Przez osobistą przemianę wewnętrzną rozumie ona zmianę mistyczną poprzez kontakt z duchowymi mocami. Dalej Ferguson twierdzi: struktura naszego świata w dziedzinie edukacji, zdrowia, ekonomii, polityki i relacji społecznych przechodzi znaczącą transformację, czyli zmianę paradygmatu, która radykalnie zmienia sposób myślenia w naszej kulturze. To jest jedna z książek, która mnie zmartwiła. Pomyślałem, że tylu ludzi kontaktuje się z mocami, które nie są chrześcijańskie, nie są ukierunkowane na głoszenie krzyża, tylko na ubóstwienie człowieka i wydało mi się to znaczące. To była jedna z książek, które skłoniły mnie do badania tego ruchu. Z tego powodu mistycyzm stał się koniem trojańskim naszego społeczeństwa. Społeczeństwo zachodnie zaczęło romansować z mistycyzmem w latach 70. i 80. w ramach jutrzenki ery wodnika. Mistycyzm jest jak koń trojański, który wygląda intrygująco i niewinnie, lecz kryje w sobie wielkie niebezpieczeństwo. Stwierdziłem, że owa konspiracja wodnika jest koniem trojańskim wchodzącym do różnych obszarów społecznych. Książki wydawcy z ruchu New Age. Trzeba spojrzeć na tych ludzi jako na kluczowych konspiratorów wodnika. Kto słyszał ludzi mówiących, że są duchowi, ale nie religijni? Całkiem sporo, prawda? Zazwyczaj nie są to nowonarodzeni chrześcijanie, tylko ludzie zainteresowani duchowością New Age. Oto książka pod tytułem Duchowi, ale nie religijni, Roberta C. Fullera, który pisze: w ostatniej dekadzie okazało się, że księgarnie są najważniejszymi ośrodkami pozakościelnej duchowości. Zatem ludzie karmią się duchowo w księgarniach, coś jak akcje samopomocy. Według autora 40 milionów Amerykanów jest związana z duchowością New Age. 20 tysięcy wszystkich obywateli, 40 milionów ludzi jest związana z duchowością New Age. To bardzo ważna książka dla badaczy tego ruchu. Oto Louise Hay, zwana królową New Age, bo napisała książkę Możesz uleczyć swoje życie. Chodzi o to, że wszelkim problemom i trudnościom w życiu można zaradzić przez medytację i wejście w kontakt z wyższą jaźnią. Jej książka sprzedała się w 30 milionach egzemplarzy. 30 milionach. I zmieniła religijny krajobraz Ameryki. Ta jedna książka dała jej tyle pieniędzy, że założyła własne wydawnictwo pod nazwą Hay House. I teraz inne książki tam wydawane sprzedają się w milionach egzemplarzy. Między innymi Nauczanie Abrahama, Esther i Jerry'ego Hicksów. Esther Hicks medytowała i zaczęła przez nią mówić grupa przewodników duchowych określających się jako Abraham. Nie jest to Abraham z Biblii, lecz grupa duchów wieszczych, a książka została wydana przez Hay House. W brytyjskiej prasie czytamy: w Stanach Zjednoczonych Esther i Jerry Hicks z rekomendacji Oprah Winfrey sprzedali ponad 1,5 miliona egzemplarzy ich ostatnich trzech książek. Teraz to jest prawie 3-4 miliony, bo tekst pochodzi z roku 2007. Książka Prawo przyciągania osiągnęła drugą pozycję na liście bestsellerów New York Timesa. I ludzie, którzy nigdy wcześniej by ich nie czytali, teraz je czytają, bo się otwierają na ich treść. To jest interesujący wątek.
Pani Helena Piotrowna Błowacki, nazywana przez wielu matką ruchu New Age, założyła w roku 1875 Towarzystwo Teozoficzne, które jest uważane za jedną z pierwszych organizacji New Age. Przyciągnęło ono garstkę ludzi, intelektualistów i innych ludzi spoza głównego nurtu społecznego, ale powodem, dla którego pokazuje to zdjęcie, są jej oczy. Wystarczy w nie spojrzeć i od razu widać, że ona jest w kontakcie ze światem duchowym, że jest owładnięta jakąś ponadnaturalną mocą. Teraz wam pokażę jedną z najpopularniejszych autorek w wydawnictwie Hay House. Mamy dokładnie to samo spojrzenie. Tak, słyszeliście o Sylvie Brown? Pewnie nie. Napisała 24 książki, które były na liście bestsellerów New York Timesa i jest jedną z najpopularniejszych autorek Hay House. Ma w oczach dokładnie to samo spojrzenie, co Madame Blavatsky. Nazywam ją współczesną Madame Blavatsky. Jest niesamowita. Napisała książkę o mistycznym życiu Jezusa, jak widzicie na ekranie. Idźcie do działu metafizycznego, jakiekolwiek księgarnia, a zobaczycie dwie lub trzy półki z jej książkami. Jest niezwykle popularna. Chciałem wam pokazać te dwa zdjęcia, bo uderzający jest ten sam wzrok obydwu pań. To jest coś, co dzieje się niedaleko. Wydawnictwo Llewellyn Publishing zajmuje się czarnoksięstwem, a jego siedziba mieści się w St. Paul w stanie Minnesota. Tam są ich biura. Założone w 1901 roku, aż do lat 80. XX wieku, zupełnie nieznane. Wydawało książki o astrologii. W latach 80. zaczęli się gwałtownie rozwijać. Kto słyszał o Llewellyn Publishing? O, jest kilka osób. W latach 90. ich popularność eksplodowała. Ktoś wysłał ich katalog do mojego przyjaciela prowadzącego księgarnię chrześcijańską. Dostałem go jeszcze w roku 1999. Na okładce katalogu mam 35 najlepiej sprzedających się tytułów. Okładka druga z lewej na górze z postacią kobiety pochodzi z książki Czary dla praktykujących indywidualnie. I wtedy rozeszła się w 350 tysiącach egzemplarzy. Ta niebieska w drugim rzędzie z lewej to szczegółowa księga czarów. Sprzedano wtedy 300 tysięcy egzemplarzy. Szukając nowego katalogu, pojechałem do siedziby wydawnictwa, która już nie mieści się w St. Paul, lecz na przedmieściach, na południowo-wschodnich przedmieściach. Ten katalog liczył około 350 tytułów. Aktualny liczy ponad 700 tytułów. Teraz to wygląda jak katalog poważnego wydawnictwa, a książkę Czary dla praktykujących indywidualnie sprzedano w 650 tysiącach egzemplarzy. Czyli w ostatnich latach liczba się podwoiła. Czyli kupiło ją tyle osób, ile mieszka w mieście Minneapolis i St. Paul. Tylko ta jedna książka o tym, jak uprawiać czary indywidualnie. Kiedy policzyłem ilość sprzedanych egzemplarzy, tych wszystkich 35 książek wyszło mi 7 milionów. To było 8 lat temu. 7 milionów książek o czarach sprzedanych przez to jedno wydawnictwo. Teraz to już pewnie 12 albo 14 milionów. Pomyślicie pewnie, że normalnie ludzie nie zajmują się czarami. Ale duchowość New Age stała się bardzo ważna w świecie biznesu. Oto główny księgowy medytujący w duchowym spa o nazwie OM. US World and News Report pisze: nie przeszkadzać, ten gość w kabinie medytuje. I dalej, korporacyjna Ameryka może się właśnie nawracać na drodze do swego Damaszku. 2000 szarych eminencji zebrało się na elitarnym Światowym Forum Ekonomicznym w Szwajcarii.
W programie były również rozmowy na temat duchowych kotwic dla medytacji przyszłości, czyli środowiska korporacyjne włączają się w medytację. Oto książka Korporacyjny Mistyk. Dwóch czołowych trenerów korporacyjnych na świecie poleca tę książkę. Jeden z nich to Ken Blanchard, który pisze: jeśli chcecie wprowadzić swoją firmę w XXI wiek, przeczytajcie tę przejmującą książkę. Drugim jest dr Stephen Covey, który pisze: ta ważna książka wymiecie was na inny poziom świadomości, nadając duchową perspektywę i wrażliwość, tak ważne w przywództwie przyszłości. Co on rozumie przez duchową perspektywę? Ta książka ma uczynić was duchowymi osobami. Jaka to duchowość? Gay Hendricks pisze: większość tradycji mistycznych mówi o czystej przestrzeni w centrum nas samych, czy to w duszy, czy w duchu, czy w istocie. Niektórzy nazywają to wyższą jaźnią, reprezentującą nasze prawdziwe jestestwo. Oczywiście dodaje: na naszych seminariach i konsultacjach w korporacjach zaczęliśmy uczyć medytacji. Czyli to samo, co wydaje Hay House w książkach Sally Brown, znajdujemy w amerykańskich korporacjach z poparciem ze strony największych autorytetów w tej dziedzinie. To jest Brian Tracy. Twierdzi, że był trenerem w ponad 1000 korporacjach. Często mówi w swoich materiałach o ponadświadomym umyśle, co jest inną nazwą duchowych przewodników czy wyższej jaźni. Zaufalibyście takiemu facetowi? Gdybyście pracowali w biznesie, on nie wygląda na okultystę, prawda? Ale na tym polega ponadświadomy umysł, wyższa jaźń i duchowy przewodnik. Brian Tracy jest niezwykle popularny w świecie biznesu. Duchowość New Age i dbałość o zdrowie. Joga stała się niezwykle popularna. 18 milionów Amerykanów ćwiczy jogę. Słowo yoga znaczy jedność. Jedność między niższą i wyższą jaźnią. Można to zobaczyć na obrazku. To jest pozycja namaste. Na początku i na końcu ćwiczeń jogi nauczyciel składa dłonie w ten sposób i mówi namaste, co znaczy boskość we mnie pozdrawia boskość w tobie. Zaraz zobaczymy, że joga jest oparta na systemie czakr, połączonym z ponadnaturalną percepcją boskości człowieka. 1/3 ludzi ćwiczących jogę robi to z powodów duchowych. Innymi słowy, szukają kontaktu z Bogiem. Magazyn Time poświęcił artykuł medytacji w numerze z roku 2003, pisząc: czy medytacja to New Age'owskie brednie? Nie dla milionów Amerykanów medytujących dla zdrowia i poprawy samopoczucia. Artykuł mówi wprost, że medytacja jest przyjętą formą zajęć i nie jest już uważana za dziwactwo. Widzicie tutaj medytujących strażaków z Chicago. W latach 60. i 70. medytacją zajmowali się tylko hipisi i ludzie w towarzystwach teozoficznych, a teraz strażacy z Chicago i wielu sportowców medytuje, podobnie jak małe dzieci. Ta mała dziewczynka jest z Indiany. 5-letnie dziecko medytuje w Indianie. Nieważny wiek czy zawód, medytacja staje się normalna do tego stopnia, że w Stanach Zjednoczonych medytuje 17 milionów ludzi. Mamy 17 milionów mistyków według książki pod tytułem Cudowne zdrowie. W artykule z magazynu Time z 2003 roku czytamy, że liczba medytujących wzrosła z 5 do 10 milionów w okresie od 1993 do 2003 roku, czyli uległa podwojeniu. A według cytowanej książki w ciągu 4 lat liczba ta wzrosła z 10 do 17 milionów. Widzicie, jakiego to nabiera przyspieszenia, wielkiego przyspieszenia. Jeśli każda z 17 milionów medytujących osób ma 5-6 znajomych, na których wywiera wpływ, to w ten sposób 80 do 100 milionów ludzi może się znaleźć pod wpływem medytacji. Oto dobry przykład. Marty Kaplan jest świeckim Żydem i scenarzystą w Hollywood. Nie miał w ciele ani jednej religijnej kości, jak mawiał. Lekarz poradził mu medytację, żeby przestał obgryzać paznokcie.
Kaplan napisał artykuł pod tytułem W zasadzce duchowości. Pisze, z tego lekarstwa dla duszy i ciała, tak się nazywa medytacja, mam więcej niż chciałem. Mam religię. Nie musicie w nic wierzyć. Wszystko, co musicie robić, to medytować. O tym mówiłem wcześniej. To nie jest kwestia intelektualnego przekonania. Trzeba tylko medytować i otworzyć portal. Nieświadomie, to jest kluczowe słowo. Nieświadomie zaangażowałem się w praktykę leżącą w sercu religijnego mistycyzmu od tysięcy lat. Medytacja jest znana w każdej tradycji mistycznej. Bóg, którego znalazłem, jest wspólny dla Mojżesza, Mahometa, Buddy i Jezusa. Czyli nie znalazł konkretnie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Znalazł ogólny mistycyzm, gdzie wszystkie drogi prowadzą do Boga, gdzie islam, buddyzm i chrześcijaństwo są w zasadzie tym samym. To pokazuje, że nie jest to ten sam Bóg, którego znał apostoł Paweł. Jest jeszcze niejaki John Randolph Price z kręgu biznesu. Znalazł książkę o medytacji w amerykańskim stowarzyszeniu menedżerów. Nie ma bardziej niewinnych ludzi niż w tej organizacji. Więc zaczął medytować na podstawie tej książki, postanowił spróbować i napisał. Odkryłem, jak wejść w nową sferę świadomości. Wchodzicie w rzeczywistość, o której nawet nie wiedzieliście, że istnieje. Te 17 milionów ludzi, można powiedzieć, to, że medytujesz, nie znaczy, że jesteś wyznawcą New Age. Nieprawda. Ludzie, którzy tak medytują, opróżniając umysł i wchodząc w odmienne stany świadomości, wchodzą w jakąś rzeczywistość, jak czytamy, w nową sferę świadomości. Reiki. Myślę o napisaniu trzeciej książki o tak zwanym uzdrawianiu energią. To jest poważne zjawisko ponadnaturalne. Kto słyszał o Reiki? No, większość z Was. Badałem sprawę tutaj, w Twin City. Chodziłem do bibliotek, gromadziłem publikacje, odwiedzałem księgarnie i zbierałem ulotki reklamowe. Okazało się, że Reiki jest tu całkiem popularne. Nazywa się to uniwersalna energia życiowa, ale w Japonii Reiki jest ogólnym określeniem okultyzmu i może również oznaczać energię duchów. Dlatego myślę o napisaniu trzeciej książki. Reiki jest promowane głównie nie w sensie religijnym, lecz terapeutycznym. Tę ulotkę wziąłem z dziennego spa w moim mieście. Nosi tytuł Dar Reiki. To było w miejscu, gdzie jest fryzjer, manikiszystka, taka kombinacja salonu piękności, masażu, nazywana dziennym spa. W broszurce czytamy, łagodna sztuka Reiki stosuje uniwersalną energię życiową dla dobra ludzi bez względu na wiek i stan zdrowia. Reiki oferuje uczucie komfortu, pielęgnacji i podtrzymanie na zdrowiu, a także równowagę umysłu, ciała i emocji. Gdybyście coś takiego przeczytali w dziennym spa, co byście pomyśleli? Pewnie pomyślelibyście, o, może to dobry pomysł, może mi to pomoże. Mam rację? Gdy się przyjrzymy, co to jest Reiki, to wpłynie na zrozumienie tematu tego wykładu. W przeglądarce Google hasło dzienne spa i Reiki pokazuje ponad 350 tysięcy wyników. Obydwa pojęcia stają się coraz bardziej synonimami. Oto William Lee Rand, szef Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia Reiki, mówi, że co najmniej milion osób w Stanach Zjednoczonych przekazuje energię Reiki innym. Milion, czyli nie chodzi o jakieś marginalne zjawisko. Sprawa jest poważna. Możecie się z tym zetknąć prawie wszędzie. Byłem w dużej galerii handlowej w Arizonie, na przedmieściach Phoenix. I było tam duże dzienne spa, nowoczesne i luksusowe. Wszedłem, zapytałem, czy zajmują się Reiki i powiedzieli, że tak. Czyli skoro proponują to w dużej galerii handlowej w Arizonie, sprawa musi być poważna.
Wiele pielęgniarek stosuje Reiki. Na stronie Centrum Szkolenia Reiki czytamy: każde szkolenie zawiera dostrojenie, czyli świętą ceremonię, która jest wysoce duchowa. Podczas tej procedury klient może przyjąć duchowe energie Reiki stosowane do leczenia. Te energie są przekazywane poprzez symbole, święte symbole, ponownie odkryte przez doktora Usui na początku XX wieku. Odkrycie japońskiego lekarza doktora Usui dokonane na początku XX wieku zostało sprowadzone do Ameryki przez jedną z jego uczennic w latach 70. Przedtem nie było znane w Stanach Zjednoczonych. Powołała ona 22 mistrzów Reiki, a oni powoływali następnych i teraz mamy miliony ludzi przekazujących energię Reiki. Oto magazyn poświęcony Reiki. Dostałem go przygotowując się do tego wykładu. Czytamy w nim: podczas każdej ceremonii dostrojenia odczuwam obecność moich przewodników Reiki. Moi przewodnicy Reiki. Możecie sobie wyobrazić, kim są ci przewodnicy. Ten obrazek pochodzi z magazynu poświęconego Reiki. Nie szukałem go po to, żeby straszyć ludzi. Pochodzi z magazynu Reiki. Nie z tego, ale z podobnego, gdzie czytamy. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie podczas pierwszego kursu Reiki, gdy zobaczyłem obrazy astralne przewodników i uzdrawiających duchów, emitujące jasne promieniowanie uzdrowieńczej energii z rąk początkujących uzdrowicieli. Rozumiem, że to światło wokół głowy, twarzy i rąk pochodzi od przewodników Reiki. Myślę, że stamtąd pochodzi moc Reiki. Oto książka pod tytułem Świetliste dłonie Barbary Ann Brennan, która pracowała w programie badania przestrzeni kosmicznej w Cape Kennedy na Florydzie. Zaangażowała się w uzdrawianie energią. Napisała książkę Świetliste dłonie, w której zamieściła nie fotografię, lecz rysunek przewodników Reiki. Uznałem, że trzeba to pokazać podczas wykładu. Widzicie te dwie postacie obok niej? To są przewodnicy Reiki. Wyglądają jak świetliste kule, ale jeśli się przyjrzeć, to widać jakieś istoty. Autorka pisze: uzdrowicielka musi najpierw się otworzyć i dostroić do kosmicznych mocy, nie tylko tuż przed uzdrawianiem, lecz w całym życiu. To znaczy, że ci, którzy przeszli inicjację Reiki, dostrajają się do tych istot nie tylko podczas uzdrawiania, lecz w całym życiu, 24 godziny na dobę. Oto cytat z książki Podstawy Reiki. Kiedyś wszyscy posługiwali się Reiki. Przewodnicy Reiki chcą, żeby to wróciło. Czyli celem, a to jest tylko jeden segment ruchu New Age, jest to, żeby każdy połączył się z energią Reiki i duchowymi przewodnikami. To samo mówiła autorka Konspiracji Wodnika, że wszyscy, którzy zostaną oświeceni przez wyższą jaźń, staną się mistycznymi ewangelistami. Tyle, że nie będą głosić żadnej doktryny. Wszystko, co będzie trzeba robić, to medytować. Ich celem będzie skuteczne nakłonienie do medytacji. Dokąd to wszystko prowadzi i dlaczego powinniśmy się tym przejąć? Yoga i Reiki są związane z systemem czakr. System czakr jest związany z duchowymi przewodnikami. Duchowi przewodnicy są duchami wieszczymi, istotami związanymi z okultyzmem, przed którymi Biblia nas stanowczo ostrzega. Oto artykuł w magazynie Time o nauce jogi. Jogi nie ćwiczy się tylko dla odprężenia i dla zdrowia. Te pozycje są po to, żeby się rozgrzać przed medytacją, żeby umysł nie był rozproszony przez jakiś ból. Oto fragment artykułu. Widzicie tutaj diagram z siedmioma czakrami, czyli ośrodkami energii, które ich zdaniem są w ciele.
Oto szczegółowa księga czarów Buckland'a, którą już widzieliście, wydana przez wydawnictwo Llewellyn w St. Paul. Jeśli ktokolwiek wam powie, że joga jest tylko gimnastyką, żeby się rozgrzać, być w formie ogólnie dla zdrowia, to podstawą jogi jest reiki. Jeśli pójdziecie do dowolnej dużej księgarni, do działu fitness, to znajdziecie książki o jodze, a prawie w każdej będzie napisane o czakrach. W dziale fitness, a nie w dziale religijnym. W tych książkach przeczytacie o czakrach. Szczegółowa księga czarów Buckland'a mówi, myślicie, że czarnoksięstwo nie ma nic wspólnego z jogą, prawda? Otóż ma. Ze wszystkich technik rozwoju w dziedzinach paranormalnych i duchowych medytacja jest jak dotąd najskuteczniejsza. W szczegółowej księdze czarów znajduje się również pełny diagram, taki sam jak w artykule z Time'a. I opis. Podczas medytacji owa tajemnicza, ponadnaturalna energia może być przesyłana przez te ośrodki. Ta potężna siła jest nazywana kundalini albo moc węża. Gdy zaczyna przepływać w waszym ciele, te ważne ośrodki paranormalne, czyli czakry, zaczynają się po kolei otwierać. W ten sposób otwiera się kanał do wyższej jaźni. A oto kieszonkowy przewodnik po czakrach. Znalazłem go w księgarni New Age na zachodnim wybrzeżu. Czytamy. Siódma czakra działa jak ładowarka baterii, odnawiając nasz kontakt z duchem. Istoty z innych poziomów chcą się z wami komunikować, jeśli jesteście skłonni się na to otworzyć. Medytacja poprzez system czakr otwiera ludzi na kontakt z tymi istotami z innych poziomów. Joga, reiki i czary są oparte na systemie czakr. To można by udowodnić w każdym sądzie. Wszystkie książki o reiki mówią, że ta metoda jest oparta na systemie czakr. Wszystkie podręczniki jogi mówią, że joga jest oparta na tym samym systemie. A jak czytaliśmy w książce o czarach, one również są oparte na systemie czakr. Istnieje ciągłość tego wszystkiego. Klasyczne przeżycie oświecenia opisywane przez buddyjskich mnichów, hinduskich guru, chrześcijańskich mistyków, aborygeńskich szamanów, szejków sufi, hebrajskich kabalistów charakteryzuje się dwoma elementami: olśniewającym światłem i doświadczeniem jedności ze stworzeniem. Wnioski? Duchowy krajobraz zmienia się na całym świecie w wyniku działań ruchu New Age, który nie jest jakąś modą z przeszłości, lecz żyje i ma się dobrze. Gdyby to był tylko ludzki wymysł, przeminąłby jak muzyka disco, bo ludzie by się tym znudzili i porzuciliby to. Ale mistycyzm nigdy nie był chwilową modą. W Indiach joga jest praktykowana od tysięcy lat. Mistycyzm jest obecny od tysięcy lat i nie jest tylko fanaberią. Gdy się skontaktujecie z tymi istotami, to już was mają. Jesteście pod ich wpływem i one kierują waszym życiem. I nie pozwolą wam odejść, chyba że dzięki łasce Bożej. I właśnie to widzimy. 17 milionów ludzi kontaktuje się z tymi istotami poprzez medytację w Stanach, podczas gdy jeszcze w połowie lat 60. robiło to najwyżej 40 tysięcy, głównie w Nowym Jorku i Los Angeles. Wzrost z 10 do 17 milionów w ciągu 4 lat to jest zawrotne tempo. To znaczy, że za 2 lata może być 20 milionów, a potem 25. Widzimy wyraźnie zmianę paradygmatu. Wydaje się, że świat jest nasycany książkami, medytacją w biznesie, praktykami mistycznymi w ochronie zdrowia i energią czakr, żeby przyjąć fałszywe znaki i cuda pochodzące od demonów. W ten sposób postępuje odrzucenie Boga, Biblii i Ewangelii, zbawienia przez Jezusa Chrystusa, co jest prawdopodobnie wstępem do powszechnej akceptacji fałszywego Mesjasza. To podsumowuje wykład o zmianie duchowego paradygmatu. Po południu przyjrzymy się modlitwie kontemplacyjnej, nowo powstającemu Kościołowi i duchowości uniwersalnej. Dziękuję. By the blood on the cross, we are saved by the life that was lost.
life that was lost by the life regained. He was laid in the grave, but he never remained. He arose from the ground, he arose from the cave, he arose from the tomb. He defeated the grave, and we are slaves. We are saved by the blood of the Lamb. We are saved by the holes in His hands. By the holes in His hands. Destined to die. He hangs from the cross. My God, my God, why have you forsaken me to this day? We stare, and we gloat, and we point. All His bones are full. Away, ignoring the fact that ours is the sin, ours is the blame. We drive in the nails and are saved by His flame to the pain. We are saved by the blood. On the cross, we are saved by the life that was lost, by the life that was lost.